Cześć, to jest Spam, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak wierne małżeństwo w modzie na sukces. Zapraszam. Nakazy Jana Pawła II sprzed 30 lat nie mogą być interpretowane dosłownie. Papież Franciszek to zrozumiał, polscy hierarchowie wciąż mentalnie tkwią w głębokiej komunie. I już wiemy, że jazda bez trzymanki została rozpoczęta. Arcybiskup Hozer stwierdził w rozmowie z katolicką agencją informacyjną, że praktyka duszpasterska nie poszła za nauczaniem Jana Pawła II o małżeństwie i że nauka Jana Pawła II, papieża Polaka, nie została odpowiednio wcześnie rozpoznana i zrozumiana. To z kolei jest jedną z przyczyn kryzysu rodziny we współczesnym świecie. Arcybiskup Hozer nazywa to zdradą nauczania Jana Pawła II. I nie ma najmniejszego powodu, żeby robić z tego wrzawę, to znaczy dla tych, którzy ten wywiad przeczytali, bo dla koniunkturalistów z innych mediów wygląda to zupełnie inaczej. Teraz jednak pojawił się głos zdecydowanie mocniejszy i w tonie, i treści. Arcybiskup Hozer poszedł o kilka kroków dalej i uznał Kościół pod przewodnictwem Franciszka za zdrajcę. I to tyle na temat.pl. Teraz pytanie brzmi, co powinien ten portal napisać, jeżeli chciał faktycznie napisać coś na temat, a nie obok tematu? Ano, mógłby zacząć od tego, że wywiad dotyczy duszpasterstwa ostatnich 30 lat, a papież Franciszek sprawuje swoją funkcję od lat niespełna dwóch. Potem wypadałoby dodać, że słowa o zdradzie dotyczą nie październikowego synodu, ale praktyki pastoralnej. I można by się też pokusić o uczciwość, że arcybiskup nie ma tutaj pretensji do żadnych papieży, ale do duszpasterzy niższego szczebla, tak to nazwijmy, i do biskupów. Niestety, takie rzeczy to nie tutaj. Jest tylko pytanie, jaką postawę zaprezentują duchowni. Będą otwarci i odpowiedzą na przemiany cywilizacyjne, czy pozostaną zamknięci z postawą zaprzeczenia i oskarżeń wobec gender czy liberalizmu. Wywiad arcybiskupa Hozera potwierdza, że do niego i innych polskich hierarchów przemawia ta druga opcja, czego nie można powiedzieć o papieżu Franciszku. I jak wiadomo, papież Franciszek wielkim rewolucjonistą jest. Nie ma na to żadnych dowodów, poza artykułami, które piszą ci sami dziennikarze, którzy szukają tych źródeł, no ale jest i już. I ten, i pierwszy przytoczony przeze mnie cytat dają jasny obraz co do tego, jaka jest intencja autora. Chodzi o wykazanie domniemanej nieprzystawalności polskiego kościoła do nauczania papieża Franciszka. Czyli melodia stara jak trwający pontyfikat, ale jak widać ciągle można wymyślać nowe, świeże emanacje tej samej baśni Tysiąca i Jednej Gazet. Józef Wesołowski, były duchowny, którego media jak nigdy nikogo z pietyzmem ciągle nazywają arcybiskupem, nuncjuszem i wszystkim czym tylko się da, a gdyby mieli dostęp, nazwaliby go nawet imieniem zbierzmowania. Chociaż został już dawno wygnany ze stanu duchownego. To główny bohater zatroskanego tekstu w Newsweeku. Włoski dziennikarz ze stałą akredytacją przy Stolicy Apostolskiej. Po co wam akredytacja? Jej posiadanie nie oznacza, że możecie wejść za mury. Realnie nie oznacza nic. Bywa, że możecie z nią wejść na pokład samolotu z papieżem i na konferencje prasowe Watykanu. To wszystko. Ale dziennikarze, którzy ją mają, zrobią wszystko, by jej nie stracić. Nie zaryzykują krytycznych mediów o Watykanie. Witajcie w XVI wieku. Ta półhistoryczna szydera oczywiście znajduje potwierdzenie w dalszej części tekstu, gdzie Kongregacja Nauki Wiary jest nazwana spadkobierczynią świętego oficjum. Oczywiście nic w tym złego, no ale widać z daleka, że autora by skręciło, gdyby pominął taki smaczek. Ten fragment jest symptomatyczny dla całego tekstu. Poprzedni artykuł wykazywał zatęchłość polskiego kościoła na tle pontyfikatu papieża Franciszka, a ten z daleka macha rękami i mówi nie, kościół jest taki, że nawet papież Franciszek niczego w tym nie zmieni. No i spoko, w sumie zwojga złego wolę w tę stronę. W Palazzo del Tribunale są dwie cele dla aresztantów. Ostatnio ich mieszkańcami byli Jana Żdanowa, aktywistka Femenu w Wigilię rozebrała się na placu Świętego Piotra oraz Marcello Di Finizio. Piąty raz wspiął się na kopułę Bazyliki. Wesołowski nie spędził w celi ani godziny, przypomina polski dziennikarz ze stałą akredytacją przy Stolicy Apostolskiej. Po kolei. Jana Żdanowa nie została zatrzymana za rozebranie się na placu Świętego Piotra, ale za próbę kradzieży. Poza tym zwolniono ją na drugi dzień. Marcello Di Finizio z kolei po raz piąty wspiął się na jakiś watykański budynek, ignorując sądowy, świecki zakaz wjazdu na teren Rzymu. Warto też wspomnieć coś, czego w tekście z Newspeaka na 100% nie przeczytamy. Mianowicie, był to akt protestu antyunijnego. No to przez klawiaturę nie przeszło. Do czego zmierzam? Otóż wyobraźmy sobie sytuację kompletnie odwrotną, że Watykan, korzystając z tego, że ma dwie cele w Palazzo del Tribunale, przetrzymuje tam na przykład aktywistkę Femenu dłużej niż jeden dzień. Wyobrażacie sobie te reakcje? To są cele używane w nagłych wypadkach, gdy trzeba zatrzymać kogoś, kto prawdopodobnie będzie chciał uciec. Józef Wesołowski nie ucieknie, bo nie ma gdzie. Federico Tulli.
3 lata temu spytałem Lombardiego, rzecznika Watykanu, czy nie byłoby stosowne ustanowienie komisji w kościele, która zbadałaby przypadki około 150 księży, którzy zostali zamolestowanie skazani przez włoskie sądy. Odpowiedź brzmiała: nie ma takiej potrzeby. Dla zachowania wizerunku Kościół poświęci prawa ofiar. Tak było, jest i będzie. To puenta z całego tekstu. Bzdurna o tyle, że fenomenalnym PR-owym mykiem byłoby stworzenie takiej komisji. A to, że się jej jednak nie robi, pokazuje, że nie tylko o wizerunek tu chodzi. I dodatkowa sprawa. Nie stworzenie takiej komisji to uderzenie w prawa ofiar? Prawem ofiary jest zadośćuczynienie i kara dla sprawcy, a przecież to wymierzyły już świeckie sądy. Więc o co chodzi? Znacie to, jak ktoś jest błędnie przekonany, że katolicy coś uważają, przyjmują jakiś dogmat, mają jakieś zdanie na dany temat i coś takiego, a potem się dowiaduje, że jest kompletnie odwrotnie i robi wielkie oczy? Albo znacie to, jak ktoś opowiada wam tonem Kolumba, że po wtorku następuje środa, bo jest święcie przekonany, że wszyscy wokół myślą, że po wtorku jest niedziela? Czymś takim jest tekst w najnowszej Polityce o profesorze Barcie Ermanie, badaczu Nowego Testamentu. Jednak największą zasługą Ermana jest pokazanie, że punktem wyjścia do zrozumienia historyczności Biblii jest znajomość epoki, w której powstawała i zasad funkcjonowania tekstów starożytności. No shit, Sherlock! Problem w tym, że na taki pomysł nie wpadł Erman, tylko kilku innych teologów, którzy go poprzedzali, na przykład urodzony jakieś 70 lat wcześniej Bultmann. I żeby było śmieszniej, a mówię to kompletnie bez pogardy, pierwsza lepsza dziewczyna z oazy, która nie ma na siebie kompletnie pomysłu, więc po maturze idzie na teologię, bo niczego innego uważa, że nie potrafi, słyszy o Bultmannie na pierwszym roku studiów i dla niej to jest podstawowa wiedza. Dla niej to jest jak alfabet dla przedszkolaka albo właściwie dla pierwszoklasisty. Ale dla polityki Erman i tak jest odkrywcą i przemózgiem. Nie przedłużam. Kto chce poodkrywać Biblię na nowo, a właściwie przy okazji na fałszywo, tego zapraszam do najnowszego tekstu w Polityce. Dzięki za Twoją uwagę, do zobaczenia już za tydzień. A jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, jeśli się nie podobało, zostaw łapkę w dół, chociaż pamiętaj raczej o tej pierwszej opcji. Subskrybuj, udostępniaj i komentuj. Do zobaczenia. A teraz Vox Populi.